Patrzcie, co Ania odkryła. Zwisająca skała. Ej, coś tam słychać, co tam słychać? Wodospad! Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj przyjechaliśmy do pewnej jaskini, która jest oddalona godzinę drogi od nas. Tak się nazywa ta jaskinia. Cova de Les Calaveres. Linka wam dam w opisie. Idziemy teraz zwiedzać. Zobaczymy, jak to miejsce wygląda. Sami jesteśmy ciekawi. Jeżeli chcecie z nami zobaczyć, to zapraszamy na vloga. Ale to są same dziwolągi. Jakie dziwolągi? No tam jakiś pan sika do konewki. Zaraz wam pokażemy. Wystające nogi z krzaków z butami. Aha. Tak wygląda parking przed jaskinią. A tam jest jaskinia, jak widzicie. Szymek już pobiegł, ale pokażę wam tego gościa, co sika do konewki. To jest w ogóle prywatna posesja, tutaj nie można wejść. Tak sobie ktoś przed domem zrobił. A tam są jakieś nogi. Jakaś kobieta. Tam w doniczce siedzi kobieta w czapce. My idziemy kupić bilety. Bilety się kupuje w sklepie i kosztują 3,90 za osobę dorosłą i 2 euro za dziecko. Tyle, że Szymuś nie płaci, bo nie ma 4 latek, czyli zapłaciliśmy 11,80. No to wchodzimy, proszę Państwa. Zobaczmy, co tutaj mamy. Takie jest wejście. Co tam? To jest sowa! A, sowa jest. Takie są poukrywane różne zwierzątka w szczelinach. A to jest szkielet! Wow, jaki fajny szkielet. Szybko, idziemy. Wow, ale to jest ładnie. Rybki, no. Tam są rybki, proszę Państwa. Tu mamy dwa dinozaury, które piją wodę. Ale jest ogólnie mnóstwo, jak wchodziłeś, też jest szkielet. Aha, no właśnie, ja tak patrzę w monitorek od kamery, ale tutaj tych dinozaurów jest mnóstwo. Ale fajny. Idziemy zobaczyć, Ania? Dobra, zaraz tam pójdziemy. Okay. Zaraz pójdziemy. Najpierw zobaczymy po kolei. Chodźcie, zobaczymy. Wow, jak tu fajnie. Chodźcie. Słuchajcie, jest 10 stycznia i nikogo tutaj nie ma. Jesteśmy sami. Żadnych tłumów. Okno w suficie. No. Można by było się poczołgać. Fajnie tutaj. Czyli tutaj jest taki balkon, jak widzicie. Można sobie wejść i popatrzeć z góry na dół. I tutaj mamy cały opis, co ci ludzie robili na tych skałach. Zobaczcie, oni się tutaj dzidami dźgali. Co, Ania? Szymek chciał się wspinać, tu nie można. Tu nie można, to jest muzeum. Dlaczego? Szymek, ale zobacz, jakie masz szpony tutaj. Jakie szponki. Zobacz, Szymek. Między okiem, no, a taki sonar jakby. Idziemy do środka. O, tutaj możemy się nauczyć, jak wyglądają skały różne. Tu jest taka fioletowa. A, to można kupić. 1200 euro możecie kupić taką skałę. Fajne, nie? A to za 800 euro możecie kupić. To za 690. Tu jest ciekawe, zobaczcie. Taka pomieszana. I to pewnie zwisało normalnie gdzieś. Taki stalaktyt albo stalagmit i przecięli to na pół, zobaczcie, i w środku są takie różne kryształki. I po wejściu mamy takie różne dziwne rzeczy, nie wiem co to jest w ogóle, ale to są takie rzeźby jakby. Nie dotykać. W ogóle to wszystko można kupić. To kosztuje 250 euro. To są takie jakby rzeźby z kamienia. No idziemy, ja wiem, że wam się nudzi. Idziemy. To jest papuga, taka skała. Mhm. 600 euro. Aha, czyli normalne muzeum. Czyli tak jakby to muzeum, to jest po prostu sklep, gdzie można kupić różne rzeczy. Co? Z bardzo złego dinozaura. Tak. I teraz wchodzimy do jaskini. Co pod na sufit? Co widzisz na suficie? Strasznie, pod na sufit, jak strasznie. O, jak strasznie, tam są dziury wielkie. Gdzie?
A może zabierzemy mamę? Patrzcie, tu są czaszki. Ludzi. Ludzi, ale takich starodawnych. Zobaczcie, jaka ta jest wielka. Jak moja dłoń jest taka, to jego czaszka jest naprawdę ogromna. Ta, ale to są prawdziwe? Nie, raczej nie. To jest Homo sapiens. Tu mamy Homo neandertalsus. Przepraszam. Homo erectus. Tak wyglądał Homo erectus. Taki jakiś dziwny. A to jest Proconsul africanus, czyli z Afryki pewnie. Zobaczcie. Z Afryki profil człowieka taki. Ten taki. No ten jest najbardziej okrutny i przerażający. Wygląda jak Terminator. Ta kapie z sufitu. Tak? Tu. Aha, kapie. Uwaga. Gdzie są dinozaury? Nie wiem, były na początku. Ładnie tutaj. Polecamy to miejsce. Właśnie dzieci zauważyły, że na ścianach jest taki zielony nalot. Ciekawe, od czego to jest. Ale ładna ta jaskinia, naprawdę. I nie ma takich jakichś różowych kolorów, czy coś takiego, jakichś LEDowych świateł. Ładnie to jest zrobione. O, tu jest cała rodzinka prehistorycznych, no. A tu jest śmieszna figurka, zobaczcie. Dzidziuś sobie leży. Jęzor wystawił i nogi do góry. Idziemy dalej. No powiem wam, że ciągnie się ta jaskinia. Myślałem, że będzie taka mniejsza. A tu się idzie i idzie. Patrzcie, co Ania odkryła. Zwisająca skała. Patrzcie, ta skała zwisa na maksa. No taki sopel. Niesamowita. Co? No, rondo dla ludzi, można przejść dookoła. Idziemy jeszcze dalej, ale robi się tak duszno i tak pachnie taką stęchlizną, że się oddychać nie da. Aż nie mogę mówić. Co, Ania? Czujesz tą stęchliznę, Ania? Tak. Czuć, nie? Fajnie. Fajnie? Lubisz takie stęchłe powietrze? Duszno. Duszno, strasznie duszno. No duszno, już powietrze tutaj nie dochodzi. Słuchajcie, my już idziemy tutaj ze 100 metrów, a tu jeszcze się idzie. Ale fajnie, bo towarzyszy taka fajna muzyczka w tle. Nie wiem, czy wy ją słyszycie, ale z głośników jest taka fajna muzyczka na flecie. Ej, coś tam słychać, co tam słychać? Wodospad! Wow, doszliśmy do wodospadu. Ej, tu jest rzeka podziemna. Niesamowite. Odkryliśmy rzekę podziemną. Wow, jak tam jest głęboko. Wsadzę wam tą kamerę. Nie spadnę się muszę. A tam ludzie pieniążki wrzucają na ten taki mostek. Teraz wam przeczytam, co jest tutaj napisane i poznacie troszeczkę historii tej jaskini. Staw. Część jaskini zalana wodą, która filtrowana jest z opadów deszczu. Rolnicy, widząc ciągły przepływ wody, zbudowali kanały, aby móc zwiększyć nawadnianie lokalnych pól. Cavanilles, znany botanik, wspomniał o istnieniu tego przepływu wody i zamiarze korzystania z niej w 1768 roku, ale prawdopodobnie został on wykorzystywany wiele lat wcześniej. Wreszcie wody zostały połączone w celu ich wykorzystania w rolnictwie poprzez prowadzenie sztucznej galerii o długości 600 metrów. Od 1930 roku szacowana objętość wynosi 20 litrów na sekundę, 72 tysiące litrów na godzinę. Dobrze, mamy 10 centów. Muszę tak zrobić, żeby na tym moście zostało. A, wpadło. Ciężko, no. Teraz Kasia próbuje szczęścia. Ja po prostu położę. Czekaj, czekaj. Ja to musiał do uwiecznić na kamerze. Jeszcze nie, teraz, no. O, sunął się też. Sunął się. O,
padł. Nikt nie będzie miał szczęścia z nas. Idziemy. Nie, prowadźcie. A teraz jesteśmy w miejscowości Altea i Kasia poszła z Anią do sklepu i kupili takie pączki. Smaczne, Nadinka? Jeszcze delicje i takie ciotki. Jeszcze delicje. Objadamy się słodyczami. Tak, to są... To nie są pączki, donaty to są. A mówię, że tamte słodycze są ostatnie. Dziękuję, to dla mnie. A zaraz idziemy gdzieś tutaj zwiedzać jakąś starówkę albo promenadę w Altea. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Tak wygląda promenada w Altei, ale pokażę wam coś ciekawego. Ktoś tutaj narysował fajną postać. Odkrył dwie dziurki w nosie, znaczy w skale. I tutaj jest taki nosek i domalował resztę. Idziemy, ale straszne nudy tutaj są. Nie wiem, czy wam to nagrywać, czy nie, ale jak jesteście ciekawi, jak wygląda Altea, to właśnie tak. Tam jest takie zejście na skałki i plaża jest kamienista. Dzieci poszły dołem. Ania, jak się idzie? Nadia, dobrze? My wolimy po prostym z Kasią. Dziewczyny, zobaczcie, jak ładnie się odbija księżyc od morza. Takie piękne odbicie. Doszliśmy do placów zabaw i tutaj będziemy pewnie z 30 minut, więc do zobaczenia pewnie w przyczepie, na razie. Ale plaża jest bardzo fajna, są takie otoczaki, piękne kamienie. Coś jak w Chorwacji. Wracamy już do domu i nasz parking jest tak nisko i tutaj jest taki znak, żeby uważać, że jak są wysokie fale na morzu, żeby tam nie parkować, bo samochód może być zalany. Także jakbyście przyjechali tutaj kamperem i sobie nocowali, to pamiętajcie o tym. Zobaczcie prognozę pogody, żeby was po prostu fale nie zalały na tym parkingu. Także zeszliśmy na dół. Zobaczcie, tam są skały, a nasz samochód jest tutaj. My tutaj nie śpimy. Chodźcie, dzieci. Jedziemy na kemping. A teraz jest delicje. Tak.